Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteście ze mną. Tym razem film na troszeczkę inny niż zwykle temat w związku z zaistniałą sytuacją. Myślę, że taki bardziej na czasie. Pokażę Wam to i opowiem o tym, co stosuję, aby zwiększyć moją odporność już od wielu, wielu lat. Ja mam tutaj parę takich bardzo interesujących rzeczy, które są teraz bardziej szeroko dyskutowane i o wielu z nich się mówi, one się pojawiają w różnych miejscach. To żadna z nich też nie jest nowością tak naprawdę. Wszystko już jest stosowane od bardzo, bardzo długiego czasu i badane od bardzo długiego czasu. Tutaj nic nie jest jakimś, wiecie, magic bulletem i to też nie o to chodzi, ale wydaje mi się, że w tym momencie kwestia wzmacniania odporności jest w ogóle bezapelacyjna i bezdyskusyjna, więc warto się na tym skupić. Jeśli nie przyda Wam się to teraz, to myślę, że może kiedyś w przyszłości, szczególnie jeśli jesteście osobami, które bardzo często chorują, tak jak ja kiedyś, miałam z tym naprawdę bardzo, bardzo duży problem i te rzeczy to są te rzeczy, które najbardziej mi pomogły, a stosowałam ich właściwie przez 12 lat, naprawdę bardzo, bardzo dużo i to jest ogromny szmat czasu na to, żeby wszystko dobrze przetestować i przekonać się, co akurat na mnie działa, a co nie. I tutaj oczywiście czas na disclaimer, ponieważ to nie jest w żadnym najmniejszym stopniu porada medyczna, a ja oczywiście nie jestem lekarzem. To są rzeczy, które praktykuję tylko i wyłącznie na sobie i tylko wyłącznie sobie je rekomenduję, więc myślę, że tutaj już mamy jasność. Natomiast jeśli śledzicie bloga już od, myślę, paru lat, to pewnie kojarzycie, że ziołolecznictwo i ogólnie pojęte rzeczy, które wpływają na nasze zdrowie i na układ odpornościowy i tak dalej, są moją wielką pasją, ale możemy podejść do tego tak na zasadzie, że wiecie, co ja tam wiem. I myślę, że to będzie odpowiednia wersja bez jakiegoś patetycznego zadęcia tutaj eksperckiego. I na początku chciałabym Wam pokazać moim zdaniem najciekawszą rzecz, która u nas jest stosunkowo mało znana i na pewno za mało doceniana. W Stanach jest trochę bardziej popularna. Jest to monolauryn. Tutaj pod nazwą lauricidin. Można go kupić spokojnie na Allegro. To jest niestety najdroższa rzecz z tych, które Wam pokażę, ale jeszcze powiem o tym, jak mniej więcej takie opakowanie rozkłada się, jeśli chodzi o użytkowanie w ciągu miesięcy. Monolauryn jest substancją, która znajduje się w oleju kokosowym i w mleku matki. Ona ma bardzo silne działanie przeciwwirusowe. Okazało się, że działa już na 14 rodzajów wirusów RNA i DNA. A polega to na tym, że ona doprowadza do rozpadu otoczki tego płaszcza białkowego danego wirusa oraz utrudnia przyłączenie się do komórki hosta, czyli do naszej. I ja na monolauryn trafiłam już parę lat temu. To jest kolejne moje opakowanie. Naprawdę już nie jestem w stanie tego zliczyć. Przy okazji problemów z tarczycą, które wtedy miałam. I okazało się, że monolauryn miał wpływać też niekorzystnie na wirus Epsteina-Barra. Jest taka teoria, może niektórym z Was znana, mówiąca o tym, że ten wirus może mieć negatywny wpływ na pracę tarczycy i szczególnie w przypadku choroby Hashimoto. Wydaje się to być jakoś tam sensowne. Tych teorii jest bardzo dużo, one są bardzo ciekawe, ale mniejsze z tym. I wtedy zaczęłam stosować ten monolauryn. Faktycznie mogę powiedzieć, że naprawdę bardzo mi to pomogło. Jeśli chodzi o wzmacnianie odporności, to jest jedna z trzech rzeczy, po której naprawdę widziałam taką ogromną różnicę. I to są po prostu kuleczki tłuszczu tak naprawdę, które są niesamowicie niedobre. Nie poleca się popijanie ich ciepłą wodą, ponieważ one wtedy bardzo szybko roztapiają się w naszej jamie ustnej i czujemy ich smak. A taka zabawna sprawa, te kuleczki przez mojego znajomego zostały ochrzczone mianem żygokulek, więc możecie sobie wyobrazić, o jaki smak dokładnie chodzi. I tutaj na początku stosowania tą dawkę musimy po prostu stopniowo zwiększać przez parę tygodni, więc zaczynamy od 1/3 tej miarki, która znajduje się w opakowaniu. To jest naprawdę malutka miarka i możemy dojść do dawki 3 takich miarek w ciągu dnia. Natomiast przez to, że możemy zażywać naprawdę niewielkie ilości i one już działają, to takie opakowanie może starczyć nam na nawet 2 miesiące albo więcej. To zależy, jak chcemy go stosować. Ostatnio nawet trafiłam na taki jeden ciekawy artykuł, w którym któryś naukowiec postulował wykonanie badania, które miałoby pokazać, jak monolauryn wpływa na naszego wirusa, bo jeśli chodzi o tego, co pamiętam, o HIV i o SARS, to już jakieś tam w miarę wymierne działanie zostało udowodnione, więc to jest taka pierwsza ciekawa rzecz. To, co ja dotąd znalazłam, na pewno wrzucę Wam w opisie, natomiast warto sobie popatrzeć też chociażby na recenzję na Amazonie, ponieważ monolauryn w Stanach jest bardziej popularny. Jeśli interesują Was doświadczenia ludzkie, to tam można znaleźć bardzo dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Kolejnymi rzeczami, które stosuję już ładnych parę lat, a które teraz często przebijają się w referencjach, jest cynk i kwercytyna. Dlaczego w takim połączeniu?
wpływ antywirusowy cynku jest ogólnie znany i taki bardzo mocny. Cynk w odporności antywirusowej odgrywa bardzo, bardzo dużą rolę i to już wiadomo nie od dziś. Cynk hamuje aktywność polimerazy wirusów i blokuje ich replikację. Natomiast problem polega na tym, że podobno dużo cynku po prostu do naszych komórek nie dociera. Dlatego cynk potrzebuje jonoferu. I takim jonoferem cynku jest właśnie kwercytyna. Polega ta na tym, że ona pomaga naszemu cynkowi przedostać się do wnętrza komórki przez jej błonę. I dlatego to jest tak korzystne połączenie. Ja zarówno z cynku, jak i z kwercytyny korzystam już bardzo, bardzo długo. Kwercytyna to jest świetna rzecz ogólnie, jeśli macie problemy z alergią i to jest głównie tym osobom taka bardziej znana sprawa. Natomiast ja na cynk też trafiłam już dość dawno temu właśnie po linii tych jego przeciwwirusowych mocy i moich problemów z tarczycą, więc to jest też taka rzecz, którą stosuję już bardzo, bardzo długo. Podobno bardzo wiele osób ma dość spore niedobory cynku. Ja tutaj mam cynk w kropelkach i to jest cynk, który zamawiałam już jakiś czas temu na iHerb i często stosuję taki w płynie. Natomiast bardzo często stosuję i też ostatnio zamówiłam na Allegro ten cynk z marki Torn. To jest taka naprawdę bardzo fajna marka, jeśli chodzi o te rzeczy suplementacyjne. U nas na Allegro go znalazłam, bo za iHerba już chyba w tym momencie nie możemy nic zamówić, przynajmniej nic do nas nie dotrze, ale jeśli nie mam racji, to poprawcie mnie, bo chętnie sobie coś jeszcze zamówię. Natomiast to jest kwercytyna, którą mam teraz i ją kupiłam u nas w aptece bez problemu jakiś czas temu. Ja nie widzę różnicy, jeśli chodzi o kwercytynę i jej działanie, więc tutaj jakoś bardzo Wam nie podpowiem. Natomiast cynk ponoć w chelatowanej wersji też jest całkiem fajny i to ludzie polecają i stosują, więc to jest takie drugie połączenie, które wydaje mi się bardzo ciekawe i które też jest teraz bardzo często podnoszone, jeśli chodzi o dyskusje takie właśnie, różne antywirusowe rzeczy. Ale jest jeszcze trzecia, taka już totalnie ziołowa sprawa, którą też chcę Wam pokazać, to jest naprawdę super. I to jest lukrecja. Ja mam tutaj lukrecję w płynie firmy Nature's Answer, to jest lukrecja na glicerynie. I glicyryzyna, która tutaj jest w lukrecji, bardzo często pojawia się we wszystkich referencjach teraz. Okazuje się, że działa przeciwwirusowo też na wirusy RNA, jeśli kogoś to szczególnie interesuje. W Chinach, z tego co wiem, jest też rekomendowana dla osób, które przychodzą teraz choroby z łagodnymi objawami i tam, jeśli chodzi o medycynę chińską, lukrecja jest naprawdę bardzo mocno poważana i też od wielu, wielu lat stosowana, bardzo popularna. Lukrecja podnosi ciśnienie, więc to jest taka pierwsza rzecz, na którą należy uważać, ale tutaj ogólnie nie da się powiedzieć o wszystkich, jakby wiecie, ewentualnych skutkach ubocznych i jakichś interakcjach z rzeczami, które przyjmujecie. Ja uważam, że czytanie o tych rzeczach leży po stronie osoby zainteresowanej, więc Wam jako osobom mądrym już to zostawiam. Ja stosuję najdłużej lukrecję w płynie, chociaż miewałam też lukrecję w kapsułkach, często piję herbatki i wywary z lukrecji. Wiem, że wielu osób stosuje właśnie takie wywary, w których zalewają sobie po prostu 5 gram lukrecji i wypijają sobie szklaneczkę takiego wywaru dziennie. Lukrecja ma bardzo dobrze wpływać też na pracę nadnerczą i myślę, że z mojej strony ja akurat mogę to potwierdzić, bo też miałam takie mocne stresowe momenty, w których ona mnie troszkę wyciągała. I spotkałam się też z bardzo wieloma pozytywnymi opiniami o jej wpływie na pracę tarczycy i myślę, że tutaj też jest mocna korelacja, na którą warto zwrócić uwagę, więc lukrecja jak najbardziej jest takim ziołem, z którym powinniśmy się zaprzyjaźnić. Smak jest bardzo szczególny, taki mocno, mocno słodki. Ja akurat bardzo lubię łączyć ją po prostu z cytryną rano i w tej formie te kropelki wypijam. I to jest akurat taki mój poranny drink, który stosuję razem z innymi rzeczami. Tutaj jeszcze jedną zaraz Wam pokażę. Oprócz tego nuda, taki kolejny typowy klasyk, witamina D, ale myślę, że to już chyba wiecie. To jest taka rzecz, na którą chyba jakoś nie trzeba się bardziej rozwodzić. Natomiast jeszcze jedną ciekawostką jest selen. Ja mam selen tutaj firmy Torn. Widziałam bardzo fajne zestawienia map, które pokazywały korelacje między deficytami selenu w glebie a poziomem zachorowań na różne wirusowe przypadki, co jest naprawdę fascynujące. I myślę, że jeśli nie chcecie spożywać selenu w tabletkach, to teoretycznie orzechy brazylijskie powinny zrobić robotę. To jest troszeczkę ciężkie do zweryfikowania, ponieważ jak wiecie, nawet w kronometrze i tego rodzaju apkach, które jakby tam mają pokazywać nam
poziom różnych witamin i minerałów zawartych w danej żywności. To jest tylko estymacja i to taka bardzo, bardzo luźna. Wszystko zależy od tego, ile danego pierwiastka było po prostu w glebie, a tutaj z tym niestety jest podobno coraz gorzej. Jeśli macie problem z tarczycą, to selen teoretycznie jest polecany, ale warto uważać, aby nie przesadzić z tą ilością, ponieważ to też może zadziałać troszkę jak taki obosieczny miecz. Ostatnio rozmawiałam z dziewczyną, która jakby w efekcie suplementacji okazało się, że ma już tego selenu jakby we krwi zbyt dużo i miała problemy z ogromnym wypadaniem włosów też ponad z tego powodu. To są takie bardzo ciekawe rzeczy. Z żadną z tych rzeczy nie warto przesadzać, ale Wy to na pewno już wiecie. I selen też bardzo przeszkadzać ma wirusom przed przyłączaniem się do naszych komórek. Wydaje mi się, że tutaj ta teoria może mieć jakieś uzasadnienie i jest na pewno bardzo ciekawa. To też jest taka rzecz, którą się już coraz częściej dyskutuje i ludzie badali to już od dłuższego czasu, o czym ja na przykład nie wiedziałam. Ale z tego selenu też co jakiś czas korzystałam, więc tutaj Wam go pokazuję. Oprócz tego mam jeszcze ekstrakt z liścia oliwnego. To jest chyba rzecz, którą stosuję najdłużej, bo zaczęłam ją testować gdzieś na samym początku prowadzenia bloga. I ekstrakt z liści oliwnych tak naprawdę działa bardziej antybakteryjnie. Natomiast okazuje się, że w tym ciężkim dla nas momencie bakterie też tutaj troszeczkę korzystają z tego wszystkiego. I w momencie, kiedy dotykają nas też jakieś problemy wirusowe, to często te bakterie towarzyszące tam też się uaktywniają jakoś i na tym wszystkim, tak jak mówiłam, korzystają, więc wydaje mi się, że tutaj jakoś też jest sens działać na tym polu. Jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, którą stosuję, na której niestety nie możemy kupić w Polsce, więc nie chcę się za bardzo nad tym rozwolić, ale jeśli jesteście na przykład ze Stanów i możecie sobie tam kupić, to Lomatium jest bardzo ciekawą rzeczą, która działa naprawdę silnie przeciwwirusowo. To jest takie zioło, którym ludzie ratowali się na przestrzeni wieków przy różnych epidemiach. Możecie sobie jeszcze o tym poczytać. Natomiast u nas Lomatium ciężko dostać. To jest też Lomatium na alkoholu. Ja tych nalewek takich alkoholowych nie lubię i staram się nie stosować za bardzo. Natomiast jeśli nie macie, to możecie zastosować taki jeden fajny trik, który pozwoli temu alkoholowi troszkę odparować. I takie alkoholowe nalewki po prostu zalewa się ciepłą wodą po to, żeby ten alkohol się ulotnił. Ja tak naprawdę już od wielu, wielu lat jestem ogromnym fanem diety i wpływ diety na stan naszego organizmu jest nieoceniony, jest niepodważalny i wydaje mi się, że teraz naprawdę warto zwrócić się w kierunku takich naturalnych sposobów, wiecie, takich sposobów, które znamy też z naszych domów rodzinnych, które stosowały nasze babcie, więc wszelkie syropy z cytryny, z cebuli, z czosnkiem, z imbirem, olejki eteryczne, które są naprawdę nieocenione, tak jak na przykład olejek tymiankowy, olejek cynamonowy, które możemy nie tylko rozpylać, ale też inhalować, możemy je delikatnie wcierać, stosować je w bardzo, bardzo różnych formach. Nasze polskie zioła, nie wiem, takie jak czystek, mamy naprawdę bardzo dużo fajnych firm, które zajmują się produkcją ziół i to są zioła najwyższej jakości tutaj u nas w Polsce, więc myślę, że warto to teraz wykorzystywać i oczywiście wykorzystać ten moment, kiedy jesteśmy troszkę uziemieni w domu i możemy po prostu przygotowywać nasze potrawy z takich maksymalnie prostych, naturalnych składników. To jest akurat w tym momencie naprawdę super i w ramach tej idei, żeby znajdować jakieś pozytywne aspekty tego wszystkiego, co się dzieje, to myślę, że tutaj można się troszkę na tym skupić i popracować nad tymi aspektami życia, które na co dzień są być może troszkę trudniejsze do skontrolowania i chociażby sam fakt wychodzenia do pracy już tutaj, jakby wiecie, często ogranicza możliwości, jeśli chodzi o jakieś gotowanie i przygotowywanie tego wszystkiego do pracy. Kiedy pracujemy z domu, wiadomo, że mamy tutaj o wiele większe pole do popisu i to jest akurat takie bardzo, bardzo fajne. Jeśli możecie coś jeszcze polecić sobie albo innym widzom, tutaj będzie mi bardzo, bardzo miło. Jeśli filmik Wam się podobał, dawajcie łapkę w górę, jeśli nie, łapkę w dół, tutaj wszystko można. Czekam na Wasze komentarze, opowiadajcie mi koniecznie, jak się czujecie, co robicie i tak dalej. Ja trzymam kciuki za Wasze zdrowie, które jest naprawdę najważniejsze i mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i Wasi bliscy też dobrze się czują. Dzięki Wam ślicznie za uwagę, do zobaczenia i buziaki.